Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Idźcie i głoście. Jezus powiedział te słowa do swoich apostołów, do swoich wybranych, którym dał misję głoszenia Słowa Bożego i sprawił, że apostołowie stali się reprezentantami Chrystusa w świecie, do którego ich posyła. Oczywiście w ten pierwszy czwartek miesiąca szczególnie myślimy tutaj o kapłanach, którzy mają misję od Kościoła, by szli i głosili Słowo Boże. Ale za tymi słowami też kryje się wezwanie dla każdego z nas. Idźcie. Wyszliśmy dzisiaj z naszych domów. Ale drugi człon zdania jest nie mniej ważny. Głoście. Zarówno słowem, jak i sposobem życia. Co mamy głosić? Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Można wyobrazić sobie sytuację spotkania z naszymi kolegami, koleżankami, czy w miejscu pracy, czy przebywania, gdy im powiemy: bliskie już jest Królestwo Boże. Chyba nie jeden z nich by się bardzo zdziwił, słysząc od nas właśnie takie słowa. A co one oznaczają? Co to znaczy głosić Królestwo Boże? Co to jest w ogóle Królestwo Boże? Wszak każdego dnia w modlitwie pańskiej, Ojcze nasz, wypowiadamy te słowa: przyjdź Królestwo Twoje. Można je wypowiadać formalnie, w ogóle nie zwracając uwagi na to, co one oznaczają. Jest to zatem prośba, aby Bóg był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bowiem Chrystus zwraca uwagę, że jeśli nie Panu Bogu będzie wszystko podporządkowane w naszym życiu, to wcześniej czy później możemy wejść w sytuację bałwochwalstwa, o którym mówiło pierwsze dzisiejsze czytanie, do którego warto dzisiaj będzie jeszcze sięgać. Pierwsze czytanie z księgi proroka Ozeasza. Ono mówiło nawet najpierw o umiłowaniu nas przez Pana Boga, na wzór matki, która kocha swoje dziecko. Brałem ich na swoje ramiona. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Jeśli człowiek tego nie zrozumie, to zacznie szukać sobie jakichś bożków, w których zacznie pokładać ufność.
Stąd te słowa dzisiejszej Ewangelii: nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. To nie chodzi o to, żeby nie posiadać, tylko żeby nie opierać swojego życia na tym, co nam się wydaje, że wypracowaliśmy w swoim życiu, zwłaszcza na dobrach materialnych, pewnych znajomościach, układach, ale by oprzeć swoje życie na Panu Bogu, który ogarnął nas taką miłością. Jeśli w naszym życiu pojawią się bożki, a więc coś lub ktoś, kto nam przysłoni Pana Boga, to Chrystus mówi, że to zabiera człowiekowi pokój. I jeśli myślimy o tym pokoju również w sensie szerszym, ogólnoświatowym, bo coś nam nagle pokój zabrało, to właśnie dlatego, że jacyś ludzie, jakieś środowiska, jakieś narody zapomniały o Panu Bogu. Stworzyły sobie bożki, na których zaczęli budować swoje życie, w których zaczęli pokładać nadzieję. A przecież jedynie Bóg przynosi człowiekowi pokój, ten prawdziwy pokój w wymiarze indywidualnym, ale również w wymiarze zbiorowym. Bądźmy zatem dzisiaj ludźmi pokoju, którzy tego poranka autentycznie spotkali Pana. Amen.